Uchwalona w marcu ubiegłego roku uchwała rady miejskiej Suwałk przewidywała, że strefa wolna od dymu tytoniowego, obejmująca część ulicy Sejneńskiej, obowiązywać będzie do końca czerwca 2024 roku. Termin ten upływa za nieco ponad miesiąc, ale na koniec tego zakazu palacze nie powinni liczyć. W środę radni miejscy zdecydują najprawdopodobniej o zmianie ubiegłorocznej uchwały. Według opublikowanego projektu korygującego lokalne prawo, z treści zniknie zapis ograniczający termin obowiązywania aktu. W efekcie strefa wolna od dymu tytoniowego na stałe wpisze się w krajobraz miasta. Przypominamy także, że na obszarze oznaczonym na mapie nie można również korzystać z urządzeń zwanych elektronicznym papierosem oraz tego, co radni określili jako nowatorski wyrób tytoniowy. Jednym słowem, żegnaj dymku na dobre.